W tym roku padł kolejny rekord podczas organizowanej tradycyjnie na placu Jana Pawła II wystawie zabytkowych pojazdów. Podczas 6. edycji na Wąbrzeskim Rynku znalazło się równo 150 eksponatów. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. Witam Państwa w przedostatnim programie przed sierpniową przerwą techniczną. Zobaczmy skrót dzisiejszych tematów. Spodobało mi się i postanowiłem, że później też będę nim jeździł. Można w bibliotece też popodróżować z dziećmi po świecie. Taką wodę niegazowaną, Żywiec Trój, polecam. Należy taką osobę niezwłocznie ułożyć w pozycji bezpiecznej. Praca w policji była dla mnie dużym wyzwaniem. Projekt ten był naprawdę trafny. Dni Wąbrzeźna w tym roku odbywają się w lipcu. Te tematy już za chwilę w wiadomościach. W propozycjach programowych zainteresuje Państwa przede wszystkim dłuższa relacja z 6. wystawy zabytkowych pojazdów. A teraz startujemy już od informacji z ratusza, w których w dalszym ciągu pokazujemy efekty drugiej edycji budżetu obywatelskiego.